Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, bo otrzymałem od Canal Plus tajemniczą przesyłkę, którą zaraz sobie rozpakujemy. Jednak najpierw małe przypomnienie dla tych, którzy jeszcze nie widzieli serialu. I w sumie dla tych, którzy widzieli też, bo premiera drugiego sezonu Belfra miała miejsce już całe 5 lat temu. Akcja serialu skupia się na historii Pawła Zawadzkiego, w którego to rolę wcielił się Maciej Sztur. Jest on nauczycielem zrenomowanej warszawskiej szkoły, który trafia na prowincję i rozpoczyna własne śledztwo związane ze śmiercią młodej dziewczyny, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Społeczności, która zna się na wylot, jednak z racji na bycie outsiderem nasz główny bohater ma problemy z uzyskaniem jakichkolwiek informacji od kogokolwiek. Czy udało mu się rozwiązać zagadkę? Jeżeli oglądaliście, no to na pewno znacie odpowiedź na to pytanie. Po niedługiej przerwie światło dzienne ujrzał także sezon drugi, gdzie to tytułowy Belfer trafił do Wrocławia, gdzie też musiał podjąć się pracy w jednym z prestiżowych liceów. I tak nie mylicie się, tutaj również po krótkim czasie dochodzi do szkolnej tragedii, gdzie to pojawia się zbyt dużo pytań i zbyt mało odpowiedzi. Ostatnio doszło tutaj do zaginięć ludzi. Oczywiście na tym kanale nie obędzie się bez kilku ciekawostek. Jak się okazuje, finał pierwszego sezonu serialu był trzymany w sekrecie nawet przed samą obsadą, aby dochować tajemnicy do samego końca. Reżyser przekazał w tym celu aktorom tylko wybrane fragmenty scenariusza. Dzięki temu każdy z nich otrzymał tylko i wyłącznie kawałki tej skomplikowanej układanki. Zdjęcia do tego też sezonu trwały blisko 100 dni i były kręcone jednocześnie m.in. w Chełmie, Chełmży, Kwidzynie i Warszawie. Także jeżeli jesteście z okolic, to być może znajdziecie tutaj jakieś znajome widoki. Wystąpiło w nim ponad 170 aktorów głównych, drugoplanowych i epizodycznych, a zaraz obok nich znalazło się aż 1200 statystów, co jest naprawdę ogromną ilością. Kacper Krynicki. Coś mi się wydaje, że jest niehalozny. No i jak się okazuje, na kontynuację musieliśmy czekać całe wspomniane 5 lat. Miałem już okazję zobaczyć pierwsze odcinki trzeciego sezonu, jednak no postaram się wam ich tutaj jakoś zbytnio nie zaspoilerować. Możecie zacząć oglądać nowy sezon już teraz, korzystając z darmowego pierwszego odcinka trzeciego sezonu, który znajduje się na oficjalnym kanale YouTube Canal Plus Polska. Albo odwiedzając stronę Canal Plus we współpracy, z którą powstał ten materiał, gdzie już teraz znajdziecie dwa pierwsze odcinki Belfra. Kolejne epizody, a będzie ich 8, będą pojawiać się tam co tydzień w piątek na dobry początek weekendu. Trzeci sezon zaczynamy scenami wyjścia głównego bohatera z więzienia i próbą powrotu do normalności. Jednak nie trwało to długo, zanim Paweł Zawadzki został wciągnięty w kolejne śledztwo, w które był zamieszany, bo tym razem chodzi o jednego z jego nowych uczniów. Kacpra, maturzysta, który w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął podczas klasowego rejsu na morzu. I właśnie co się stało z Kacprem? Z tym pytaniem pozostajemy po pierwszym odcinku trzeciego sezonu. I to właśnie na tym pytaniu i na śledztwie związanym z Kacprem skupi się dalsza jego część. A przyznam, że z każdą minutą i z każdym odcinkiem sprawa wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana i zagmatwana. A policja wraz z głównymi bohaterami odkrywa nowe tropy i nowe poszlaki ujawniające coraz więcej szczegółów z życia Kacpra. Jedną z takich poszlak jest jego telefon, z którego nagrania będą stanowiły ważny element całej historii rozgrywającej się na naszych oczach. Za chwilę mnie nie będzie. Tak, jestem jebanym tchórzem, ale nie mam innego wyjścia. Dowiedziałem się za dużo o kimś mi bardzo bliskim. Jeśli jednak śledzenie losów bohaterów w serialu to dla was za mało, już teraz sami możecie wziąć czynny udział w świecie Belfra, przeglądając własnoręcznie telefon Kacpra. W jaki sposób możecie to zrobić? Wchodząc na stronę cosiestałoskacprem.pl, korzystając ze swojego telefonu, co sprawi, że zamieni się on właśnie w telefon serialowego bohatera. Jest to naprawdę bardzo kreatywne podejście do promocji serialu. Możecie zajrzeć na przykład do jego prywatnych wiadomości, sprawdzić galerię zdjęć i filmów, historię połączeń, a nawet historię wyszukiwarki. I sprawdzić, czego szukał Kacper w internecie na chwilę przed i kto wie, być może chwilę po tragedii? Bo tak naprawdę finalnie nie wiemy, co się z nim stało. Czy przeżył, czy też nie. A jeżeli tak, no to gdzie się teraz znajduje? Wydaje mi się, że przekopując się przez informacje dostępne na jego telefonie, możemy wyjść nieco dalej w historię, niż pozwalają nam na to publikowane odcinki. I gdy
kiedy tylko uda nam się poukładać rozsypane tam zagadki i poszlaki, będziemy wiedzieć nieco więcej niż reszta oglądających. A no i oczywiście znajdziecie tam również konkurs, w którym do wygrania są takie oto czapki inspirowane nowym sezonem Belfra. Link do strony możecie znaleźć w opisie na dole, albo po prostu zeskanujcie kod QR, który widzicie teraz na ekranie przy pomocy swojego telefonu. Dajcie później znać, czy już zaczęliście trzeci sezon, no i czy wyłapaliście jakieś poszlaki w telefonie Kacpra. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego seansu i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale. Prawdopodobnie.